to już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Nie ma już nic, 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 nic. Daybreak natknęłam się w któreś wakacje. Jak zwykle w okresie letnim cierpiałam z powodu przerwy w emisji seriali i szukałam czegoś, co mogłabym sobie pooglądać późnym wieczorem. W ten właśnie sposób trafiłam na Daybreak i przyznam, że dałam się wciągnąć. Zdecydowanie nie jest to serial najwyższych lotów. Pierwszy odcinek może nawet wywołać coś w rodzaju szczękościsku. Ale co ważne w przypadku tego typu produkcji, ta seria rozkręca się z czasem. Z odcinka na odcinek aktorzy grają coraz lepiej, fabuła nabiera coraz większego sensu, choć nadal pozostaje przyjemnie pogmatwana. Akcja nabiera tempa, my dostajemy wypieków na twarzy, potem jest fajny cliffhanger i... dowiadujemy się, że więcej nie będzie nam dane zobaczyć. Żeby było jeszcze śmieszniej, choć serial, no w mojej subiektywnej ocenie, stawał się z odcinka na odcinek lepszy, stacja ABC postanowiła zdjąć go z anteny już po 6 epizodzie. Reszta została udostępniona wyłącznie w sieci i to w dość frywolny sposób. Nie było tu kompletnie żadnej konsekwencji. Najpierw wrzucono 4 odcinki naraz, kolejne zaś publikowane były totalnie przypadkowo na przestrzeni 6 tygodni. Magia. Przejdźmy już może do fabuły. Postaram się nie zdradzać Wam zbyt wiele. Zdaję sobie sprawę z tego, że w poprzednim odcinku pojechałam po całości serii, ale Daybreak jest jednak produkcją stosunkowo świeżą. Powstawał w latach 2006 i 2007 i na pewno dużo łatwiej dostępną niż Brimstone. Nie chcę zatem za bardzo popsuć Wam zabawy, jeżeli postanowicie po ten serial sięgnąć. Bez paru spoilerów na pewno się jednak nie obejdzie, no ale jest to ryzyko, którego w tej sytuacji nie sposób uniknąć. Dobra. Jedziemy. Już w pierwszych minutach pierwszego odcinka poznajemy nie tylko głównego bohatera, detektywa Hoppera, granego przez gwiazdę prywatnej praktyki, wiecie, tej opery mydlanej z lekarzami w rolach głównych, ale także jego dziewczynę Ritę. A w ciągu następnych 2 minut zostajemy zasypani kolosalną dawką informacji. Zresztą sprawdźmy, jak wiele informacji w jak krótkim czasie przekazują nam bohaterowie. Uczciwie zmierzę czas trwania całej tej sceny, czy raczej 2 następujących po sobie scen. Natomiast Wam daruję oglądanie tych fragmentów pomiędzy kluczowymi kwestiami, w których niewiele się dzieje. Start. Hey, life of a nurse. Life of a cop. This is about Andrew? Yeah. I'd hate to lose another partner. You think Chad has something to do with it? Bringing up my ex-husband in the shower just... I to wszystko w ciągu minuty i 7 sekund od rozpoczęcia prysznicowej sceny. Dalej jest już nieco mniej łopatologicznie. Hopper idzie po kawę i rzuca okiem na nagłówek gazety donoszące o zabójstwie asystenta prokuratora, niejakiego Alberto Garzy. Przy okazji ratuje też życie pewnej mocno roztargnionej pani. No tak. To pierwsza myśl, jaka przychodzi człowiekowi do głowy, gdy w takiej sytuacji zostaje ocalone mu życie. Mój samochód! Mój samochód! Hopper wraca w końcu do swojego mieszkania i ze zdumieniem odkrywa, że zostało ono wywrócone do góry nogami. Sprawdza też wiadomości na poczcie głosowej i odkrywa, że poprzedniego wieczoru wielokrotnie próbowała się z nim skontaktować jego siostra Jen oraz niejaki Damien, jego świadek koronny. Nie jest jednak w stanie na spokojnie wysłuchać wszystkich wieści, ponieważ... Did you take the bread offer? Yeah, get these guys off of me. Ken, you're under arrest for the murder of assistant DA Alberto Garza. What?
You have the right to remain silent. You give up the right to remain silent. Anything you say can. W tym momencie zaczyna być jako tako interesująco. Domyślamy się już, że Hopper jest niewinny, zresztą jego zachowanie to potwierdza. Wyraźnie widać, że jest wrabiany, ale oskarżające go jednostki mają odpowiedź na wszystko. I'm Detective Choi, Detective Spivak. I've had the pleasure. What did you have against Garza? You gotta be kidding, right? Got the murder weapon. Your prints on him. Where'd you get it? Where do you think we got it? I don't know, but chances are whoever gave the gun is in on it. Now tell me where you got it. Your place. Your closet. According to the newspapers, Garza was hit sometime last night, right? I was with somebody last night. Rita Shelton. She's a nurse at Westside. So I got an alibi. Secondly, I've never even met Garza, so you got no motive. How about murder for hire? A zatem jasne jest już, że panowie nie popuszczą, a Hopper ma przewalone. Tak swoją drogą, po co im te odciski palców? Skoro znaleźli je na broni i dopasowali do Hoppera, to chyba mają je w bazie, no nie? Żeby było jeszcze ciekawiej, wszyscy zdają się mieć nagle mnóstwo interesów do naszego bohatera i kompletnie zlewają sytuację, w jakiej się znalazł. They put me on leave. So before you go telling certain people things you think... Andrea, hello. Fingerprints, mugshot. I'm a little busy right now. Let's go, detective. Bardzo was przepraszam, ale widzieliście ten kompletny oburz na jej obliczu? Następny jajczący, zamiast zająć się realną pomocą Hopperowi, czyni mu wyrzuty, że nie spotkał się z Damienem. Damien's on the run. And you're the only one he trusts. This case hinges on his testimony. Oh, well, I'm sorry for being so insensitive. Seriously, Hopper, how am I supposed to find my star witness without you? Did you see Damien last night? Can you talk to him? Give me something. Naprawdę nie byli w stanie wykrzesać z siebie odrobiny empatii? Ich kumplowi grozi utrata wolności. Może nawet życia. W końcu w Stanach kara śmierci to rzecz normalna. Jest oskarżony o zabójstwo asystenta prokuratora. A oni oczekują od niego, żeby zajął się ich sprawami? Co za Dobra, olejmy tych egoistów i jedźmy dalej. Hopper ucina sobie małą pogawędkę ze swoją siostrą, która przyjechała go odwiedzić i dopytać, co jest grane. No i znowu, rozmowa schodzi na inne tory, ponieważ nasz bohater odkrywa na rękach Jen siniaki i natychmiast uznaje, że winny jej pobiciu jest jego szwagier, któremu swoją drogą daleko do męża idealnego. I'm gonna kill him. Kolejną rozmowę, czy raczej pyskówkę, Hopper przeprowadza z Chadem. Wiecie, byłym mężem Rity. Dochodzi też do wybuchu nadmiaru testosteronu. I don't want you convict. You play this right, I can help you. You screw with me. Huh? Typowe. Pojawia się też następny problem. Mianowicie, nikt nie może znaleźć Rity, absolutnie niezbędnej do potwierdzenia wersji Hoppera. Brak świadka daje się odczuć i decyzją sądu, Hopper musi pozostać w areszcie. We consider the suspect to be a danger and a flight risk. Can we ask flight risk? He's a decorated 12-year veteran of the department. Veteran or not, the people are pursuing a charge of first-degree murder. Very well. People's request is granted. Suspect will be held without bail and remanded to county jail. Preliminary hearing is set for a week from today whether or not this witness has been produced. Dismissed. I wreszcie zaczyna się dziać coś więcej. Może owo coś w dalszym ciągu jest chaotyczne i dziwaczne, ale jak już wspomniałam, ten serial rozkręca się z czasem. Otóż Hopper zostaje porwany z celi przez tajemnicze indywiduum, czy nawet dwa, i budzi się w jakimś kamieniołomie. Z mroku zaś wyłania się główny badass z serialu i zaczyna domagać się od niego nietypowej przysługi. Garza, the assistant DA, you're going to confess. Ciekawe, jakimi sposobami Łysy ma zamiar go przekonać. Może to on stoi za zniknięciem Rity? Też jest ukryta w kopalni i zostanie wypuszczona dopiero wtedy, kiedy Hopper przyzna się do winy? Nie! Okazuje się, że już po ptakach. Rita została zamordowana, zapewne dla przykładu, a siostra Hoppera i jego siostrzeńcy są na celowniku pomagierów Łysego Badasa. To się dopiero nazywa siła perswazji. Hopper dostaje zastrzyk uspokajający, zaś Łysy Badas oddala się, mrucząc pod nosem nader proroczą myśl. Decision. Consequence. No i teraz zaczyna się jazda niczym z mrocznej wersji Dnia Świstaka. Hopper budzi się w łóżku Rity i początkowo uznaje, że wszystkie wydarzenia poprzedniego dnia były tylko wyjątkowo realistycznym koszmarem.
Szybko przekonuje się jednak, że wciąż czuje ból wywołany kopniakami pomocników łysego Bedasa, zaś i cała reszta wydaje się powtarzać jak zacięta płyta. Te same informacje w wiadomościach, ta sama śmieciarka za oknem, ten sam gołąb i tak dalej. Bohater orientuje się, że dostał coś na kształt drugiej szansy i stara się ją wykorzystać. Odnajduje w swoim mieszkaniu podłożoną broń i nie czekając na wizytę ekipy z karabinami, udaje się na molo, by się jej pozbyć. Niezbyt dyskretnie, no ale detal. Daje też profilaktyczny wycisk swojemu szwagrowi, siostrę przekonuje, żeby razem z dziećmi wyjechała z miasta i tak dalej. Zagląda również do szpitala, w którym pracuje Rita i tu spotykają go dwa wstrząsy. Po pierwsze okazuje się, że Rita wzięła sobie wolne, choć nie wspomniała o takich planach ani jednym słowem. A po drugie, na oddział trafia rozkojarzona pani od... Hopper orientuje się zatem, że faktycznie wszystkie jego decyzje mają swoje konsekwencje. Postanawia jak najszybciej odnaleźć Ritę, ale skutecznie utrudniają mu to jego koledzy po fachu. Great minds, huh? I cóż, pomimo wielu zmian w zachowaniu, podejmowania zupełnie innych decyzji niż poprzednio, Hopper znów trafia do aresztu. Ponownie mamy wybuch testosteronu, ale tym razem to nasz bohater jest górą. Daje wycisk czatowi, kradnie mu kluczyki od kajdanek i od samochodu i ucieka. Dogaduje się ze swoją partnerką, zleca jej znalezienie Rity, a sam jedzie na spotkanie z Damienem. Łysy Bedas i jego kompanie jednak nie śpią. Dopadają Hoppera i mamy powtórkę sceny z kopalni. A potem kolejną pobudkę. Okazuje się zatem, że Hopper wpadł w jakiś dziwny rodzaj pętli czasowej. Wciąż przeżywa ten sam dzień, choć ma realny wpływ na kolejne następujące po sobie wydarzenia i na ich przebieg. Z każdym odcinkiem dowiadujemy się też więcej o morderstwie Garzy, o Chadzie, Ricie i Jen. Jednak sprawa komplikuje się coraz mocniej. Wydaje się wręcz, że im bliżej prawdy jest Hopper, tym poważniejsze konsekwencje ponoszą kolejni bohaterowie. Detektyw się jednak nie poddaje, a jego determinacja odnośnie rozwiązania sprawy wynika z jego przekonania, że odkrycie spisku to jedyny sposób na przerwanie pętli czasowej. Czy mu się to udaje? Tego wam nie zdradzę. Polecam natomiast zapoznanie się z tym serialem, bo pomimo paru idiotycznych wpadek z pierwszych odcinków, naprawdę warto go obejrzeć. Każdy kolejny epizod wciąga coraz bardziej, a odkrywanie roli, jaką w całej intrydze odkrywają poszczególni bohaterowie, daje sporo frajdy. To jedna z tych produkcji, która wymaga myślenia, kombinowania i stawiania sobie pytań z naprawdę fajnymi zwrotami akcji. Co prawda nie rozpaczam z powodu jego anulowania, tak jak w przypadku Brimstone'a czy Flash Forward. Chętnie obejrzałabym drugi sezon tej Breaka, gdybym tylko miała taką okazję. Tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Air's getting thin, but I'm trying, I'm breathing in. Come find me. It hasn't felt like this before. It hasn't felt like home before you. I know it's easy to say, but it's harder to feel this way.